Szoki i niedowierzenie. Dzisiaj przedstawiam szokującą przepowiednię Pawła Kukiza, mówiącą o tym, że w Polsce na ulicach popłynie krew. Czy zatem dojdzie do wybuchu wojny domowej, a wszystko tak naprawdę przez polityków, a dokładnie przez partie polityczne? Szokująca wizja, szokująca przepowiednia Pawła Kukiza, e, który przecież jest politykiem, tak? Oprócz tego, że jest muzykiem, czyli wie, co tak naprawdę może się wydarzyć w Polsce. Czy Paweł Kukiz ma jakąś wiedzę na temat przyszłości, e, z którą praktycznie podzielił się ze społeczeństwem, ze społeczeństwem o tym wszystkim w dalszej części tego filmu? Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na w zonę, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, ciężko jest powiedzieć, żeby Paweł Kukiz był jasnowidzem, czy też tutaj przedstawiał przepowiednie, natomiast szokująca tak naprawdę jest jego przepowiednia polityczna dotycząca przyszłości Polski. Można na, na bazie tej przepowiedni wysnuć, że w Polsce dojdzie do wybuchu wojny domowej, krwawej wojny domowej, gdzie praktycznie brat będzie zabijał brata, a krew poleje się. I tutaj Paweł Kukis mówi w ten sposób: Kiedyś na ulicach w Polsce popłynie krew. Szokujące, tak naprawdę, słowa. Zwłaszcza, że to jest związane z wojną polsko-polską. To nie jest to, że zostaniemy zaatakowani przez inne duże mocarstwo, tak? Albo na przykład tutaj coś innego nam zagraża. Tylko praktycznie brat, brata tutaj wykończy. Cudzysowi, oczywiście, brat, tak? Czyli Polacy sami po prostu się wykończą. No i teraz tak. Co mówi Paweł Kukiz? Jestem na wojnie z systemem postkomunistycznym, gdzie władza jest właścicielem obywateli. Przynajmniej nie jest przez nich kontrolowana. Tak tutaj Powiedział Paweł Cookies. Natomiast tutaj yy, szokujące słowa mówił Paweł Cookies w programie w Polsat News. Tam mówił na temat tego, że tak naprawdę nie poszedł do polityki po to, żeby piastować stanowiska yy, polityczne. No i tutaj z jego słowa, zacytuję wypowiedź Pawła Kukiza. Na początku kadencji przy pierwszym moim spotkaniu z prezesem Kaczyński były sugestie, czy propozycja wejścia w koalicję z PiS. To wiąże się z urzędami, ze stanowiskiem wicepremiera i tak Powiedziałem, że najpierw prezes przed kamerami powinien zobowiązać się do wprowadzenia biernego prawa wyborczego dla wszystkich obywateli, obligatoryjnych referendów, sędziów pokoju i tak dalej. Usłyszałem, że w Polsce nie ma klimatu na rewolucję tego typu, więc no, i teraz Paweł Kukisz Paweł Kukiz mówi na temat przepowiedni, tak? Co może się wydarzyć w Polsce? Cytuję, i to jest najbardziej szokujące, to jest to mięso, tak? Właśnie z tej, z tej przepowiedni. Jedno jest pewne, i wspomnijcie moje słowa, jeżeli zostanie system dwupartyjny w Polsce, a tak się zaczyna to kształtować. Że tylko będzie PO i PIS u władzy, jeśli to zostanie i ta ordynacja partyjna dzieląca społeczeństwo, to zobaczycie, że kiedyś na ulicach w Polsce popłynie krew, bo już tak podzieli ten naród. Przecież w rodzinach sami wiecie, co się dzieje podczas świąt, przecież to jest rzeźnia jakaś. Koniec cytatu, tak właśnie powiedział tutaj Paweł Kukiz, czyli zacytuję tutaj te słowa, że jeżeli zostanie system dwupartyjny w Polsce, tak się zaczyna dokształtować, że tylko będzie po Pis, u władzy jeśli to zostanie ta ordynacja partyjna dzieląca społeczeństwo, to zobaczycie, że kiedyś na ulicach w Polsce popłynie krew, bo już tak podzieli ten naród, przecież w rodzinach sami wiecie co się dzieje podczas świąt, przecież to jest rzeźnia jakaś. No, i tu szokujące tak naprawdę słowa. Pytanie jest takie, czy to nie jest kwestia rozgoryczenia Pawła Kukiza, że on po prostu nie znajduje się wśród tych dwóch największych partii. Natomiast tak, no kwestia to, że na święta spotykamy się w rodzinnym gronie i pojawia się temat polityki, on dzieli tak naprawdę rodziny, to jest rzecz oczywista. Tak zawsze było, tak? Tak Było czasem po prostu komunistycznym w latach 90., -tych, 2000 -tych i tak zawsze będzie, tak? To są po prostu poglądy, te poglądy się ścierają. Jeszcze wiemy, że te święta najczęściej u nas w Polsce, no to jest obfite jedzenie, gdzieś tam jeszcze pojawia się alkohol, więc no bardzo często tutaj te dyskusje mają miejsce. Natomiast rzeczywiście tutaj system taki dwupartyjny, czy taki system jakby dwóch w ogóle partii, on funkcjonuje. No przecież mamy w Stanach Zjednoczonych, też jest praktycznie na dobrą sprawę system dwóch ugrupowań, tak? Co prawda powstają różnego rodzaju partie, no albo, albo to są republikanie, albo to są demokraci. Traci, więc w Stanach Zjednoczonych, jakby ten system funkcjonuje i nie ma jakiegoś, nie ma jakiegoś po prostu rozlewu krwi. Natomiast tutaj rzeczywiście, jasno, przepraszam, Jasnowic, rzeczywiście Paweł Kukiz mówi na ten temat, że w Polsce dojdzie do rozlewu krwi. Do rozlewu krwi. No ja myślę, że tutaj ta wizja, tak, że przecież ludzie nie przyniosą tych emocji świątecznych na co dzień, tak? Święta to jest zupełnie coś innego. Natomiast nie, przy, nie przyniosą tych emocji, jakby przed stołem wigilijnym. Na praktycznie życie codzienne, tak? Nie, nie wyjdą na ulicę, nie dojdzie do rozlewu krwi. Natomiast rzeczywiście ta przepowiednia by właśnie zakładała, tak? Zakładałaby ona tutaj rozlew krwi. Być może ona będzie spowodowana czym innym, tak? A więc na przykład, że tutaj zostanie uchwalona jakaś ustawa, na przykład jedna partia ustanowi tutaj takie prawo, które będzie praktycznie kneblować albo będzie wprowadzać cenzurę, tak? Czy kneblować działania po prostu innej partii, zmniejszyć dotacje i tak dalej. W taki sposób, no to wtedy jest rzeczywiście będzie monopol jednej partii. Natomiast tu jest szokująca wizja, także dojdzie praktycznie do rozlewu krwi. To o tym bardziej jest szokujące, bo przecież Paweł Kukis, no to jest ten rocznik, który pamięta czasy komunistyczne, opozycje i tak dalej, i tam rzeczywiście była walka o coś, tak? Była walka po prostu o nowy system, o lepszy świat, o to, żeby po prostu robotnicy mieli chleb, mieli po prostu jedzenie, normalne funkcjonowanie, żeby towar był w sklepach. Natomiast teraz praktycznie tutaj, no doszłoby do rozlewu krwi, czyli to by musiało być spowodowane tym, że jakaś partia szukuje niecny plan na nas Polaków, tak, który po prostu doprowadzi do tego, że po prostu Polacy wyjdą na ulicę tak mówię, to jest to ciekawa wizja, e, ponieważ Paweł Kukiz jest, jest w Sejmie, tak? Jest politykiem, więc być może wie coś, a tu nie powiedział do końca po prostu na temat tego, co się szykuje, co zostanie wprowadzone w przyszłości, tak? Co zostanie na przykład prowadzone tutaj w przyszłości, e, że doprowadzi to do, do tego praktycznie, że ludzie wyjdą na ulicę. No, szokująca tak naprawdę wizja, e, szokująca e, wizja, ale zobaczmy sobie, tak, w normalnym e, tak naprawdę systemie, czy po prostu w, w normalnym, e, jakby funkcjonowaniu, to powinno być tak, że te dwie partie powinny być konkurować ze sobą i one powinny prześcigać się w tym, żeby sprawić, żeby obywatelowi było jak najlepiej, tak. No to tak samo jak na przykład mamy dwa dyskonty, dwie sieci marketów czy jakichś supermarketów, no to one się prześcigają w tym, żeby, obni żeby obniżać ceny, żeby produkty lepsze, lepszy towar jakościowo i tak dalej, promocje, zadowolenie klienta i tak dalej. Natomiast tutaj zamiast te partie konkurować ze sobą, tak, żeby społeczeństwo było zadowolone, tak, Jedna partia zaproponuje 500 plus, druga partia powinna zaproponować na przykład, nie wiem, 700 plus, jedna partia zaproponuje takie możliwości, tak? Druga partia powinna zaproponować jeszcze lepsze, to tutaj tego nie będziemy mieć, a dojdzie właśnie do rozlewu krwi, no to jest zupełnie abstrakcyjna w ogóle sytuacja, tak? Znaczy nie mówię, że to jest abstrakcyjna wizja, bo to może się zrealizować, tak? Jeśli chodzi o Polskę. Natomiast w sensie po prostu takim, że to tak na przykład markety ze sobą rywalizują. Tak samo jakby tutaj partie ze sobą rywalizowały, kto jakby dogodzi wyborcy, tak na przykład market konkuruje, kto dogodzi klientowi, żeby klient był zadowolony z produktów, z jakości, z obsługi i tak dalej. No to tutaj rzeczywiście tego to nie będzie miało miejsca, tylko dojdzie do rozlewu krwi, tak? Do krwawej jadki, do wojny domowej. Ale tutaj muszę powiedzieć, że o tym też mówił Jasnowic-Jaskowski, tak, że u nas te właśnie wartości katolickie, te wartości spokoju, one są zaburzane, zaburzane, jesteśmy po prostu podzieleni, wiemy przecież, jak ta mapa po prostu polityczna w Polsce prak praktycznie przebiega, um, ona się dzieli, dzieli po Polskę, jest podzielona praktycznie na dwie partie um, tutaj um, polityczne, też nawet tutaj um, geopolitycznie, tak, jakby na UKOS jest praktycznie Polska podzielona, tak, z jednej strony mamy Platformę, z drugiej PiS, natomiast um, jeśli chodzi właśnie o ten podział, no to taki podział może po prostu doprowadzić tutaj do rozlewu krwi, tak, według Pawła Kukiza, ale ja, ja mówię, to by musiało być po prostu podyktowane czymś jeszcze, tak? Musiało być podyktowane jakimś, jakąś ustawą, która rzeczywiście rozcieczy ludzi, tak, która doprowadziła do tego, że ludzie wyszliby na ulicę. Natomiast to też mówi, o tym mówi też Janowiczekowski, także tak naprawdę o dzisiejszych czasach chodzi o to, żeby zmiękczyć ludzie, tak, mają miejsce na przykład zamachy terrorystyczne we Francji czy w innych krajach, to tak, żebyśmy po prostu my przywykli do tego, albo ataki nożowników, tak, przecież atak nożownika to jest rzecz nienormalna, tak, niespotykana, to się nie powinno dziać w społeczeństwie, natomiast przy tak częstych po prostu atakach nożowników, czy zamachach terrorystycznych, my powiemy, a, zamach terrorystyczny we Francji, ok, tak dalej, nie, ale wcześniej na przykład, gdyby, to by nas przerażało, gdy, zwłaszcza gdybyśmy na przykład jechali i na wakacje do Paryża, tak? Więc tu, tu chodzi o to, żeby zwiększyć. Tak samo Jasnowic mówił o to, żeby skłócić społeczeństwo polskie, tak? Żeby praktycznie tutaj Polak na Polaka atakował, walczył, tak? No, a to też jest takie stare tak naprawdę przysłowie, które mówi, gdzie dwóch się bije, tam trzeciej korzysta. Pytanie jest takie, być może po prostu tutaj będzie napuszczenie Polaków jednej, z jednej partii na drugą partię, a kto w tym czasie będzie korzystał, tak? Czy w tym czasie na przykład będzie korzystał kapitał zagraniczny, czy w tym czasie na przykład pieniądze będą transferowane z Polski w jakichś niecnych działaniach, tak? Mieliśmy na przykład do czynienia z aferą, tak, jeśli chodzi o VAT, tyle praktycznie pieniędzy z budżetu państwa trafiło, tak no właśnie dokąd, czy to było w polskie ręce, to była praktycznie suma 250 miliardów złotych, to są tak kosmiczne pieniądze, gdzie ten plan 500 plus to była kwota chyba około 25 miliardów złotych na rok Tyle kosztował, czyli na dobrą sprawę ten program 500, tej pierwotnej w, w założeniu, tak, bo on potem został rozłożony teraz praktycznie od 1 lipca 2019 roku. Także na pierwsze dziecko, no to on by zajął, on by praktycznie tak ta luka VAT-owska wyniosła tyle co 10 lat 500, plus programu 500, to są kosmiczne pieniądze. Natomiast na przykład w Polsce jest dochodzenie dotyczące VAT-u. Szuka się w Polsce innych, a może po prostu to jakieś obcy e, mocarstwo, tak. Wyłudziło te pieniądze, wyprowadziło te pieniądze poprzez właśnie fikcyjne firmy zakładane w Polsce. A może to jest po prostu, to też jest jakby jeden z elementów walki między mocarstwami czy osłabienia państwa, tak? Osłabienie waluty państwa polskiego, osłabienie też gospodarcze państwa polskiego po to, żeby wytransferować te pieniądze z Polski, tak? Na to na, to na przykład nikt nie zwraca uwagi. Ciągle my jesteśmy rozszarpowani, czy informowani o tym, że były rządy takie, były rządy takie, doszło do luki vat a być może to jest działanie zupełnie innego mocarstwa, tak? Także rzeczywiście, tutaj mówić, że dojdzie do rozlewu krwi. Szokujące słowa, szokująca wizja tutaj Pawła Kukiza. No, nieprawdopodobna tak sytuacja. Znaczy, tak, tu Paweł Kukiz na przykład był zdziwiony, że praktycznie tutaj tak, że jakby stanowiska były, czy wszedłby w koalicję, no ale powiedzmy sobie wprost, no ciężko dzisiaj tak naprawdę rządzić państwem polskim, nie będąc jakiejś koalicji, tak? Jest chyba mniejszość niemiecka w Sejmie, która zawsze po prostu ma chyba te dwa głosy, tak, jeśli chodzi o posłów. Natomiast tak naprawdę, jeżeli coś się stworzy, jakiekolwiek prawo, tak, czy ustawy, to trzeba mieć większość, tak, no to to jest naturalna rzecz, więc dziwię się, żeby tutaj obrażać się na przykład na to, żeby wejść w koalicję, ja nie mówię, czy to na przykład z Jarosławem Kaczyńskim, może z inną partią, tak, natomiast rzeczywiście, no ciężko dzisiaj tworzyć, budować państwo polskie, będąc w, opo w opozycji, tak, to nie jest taka sytuacja jak Kowalski, każdy Kowalski gdzieś po prostu dba o swoje gospodarstwo, o swoją rodzinę i tak dalej, ale będąc polityce no to trzeba się przyłączyć do pewnych frakcji, do pewno E, pewnych po prostu ugrupowań tworzyć, żeby rzeczywiście budować to pa państwo polskie, bo inaczej to państwo będzie wyglądało w ten sposób, że będzie łopata, łopata wbita praktycznie w ziemię, i nic dalej człowiek nie zrobi, tak? Tak samo jak na przykład tutaj politycy wygrywają wybory do Parlamentu Europejskiego, też muszą się przyłączyć do pewnych frakcji. Także to jest taka sprawa. Natomiast kolejna sprawa jest taka, że na pewno po prostu politycy powinni dążyć do tego, żeby dogodzić społeczeństwo, tak? no, co się okazuje, że tutaj praktycznie dojdzie do rozlewu krwi. Pytanie jest najważniejsze. Takie, kiedy dojdzie do zawodu krwi, w jakich okolicznościach co będzie tego podstawą, na przykład jakaś kontrowersyjna ustawa, tak, czy na przykład kneblowanie, cenzura, jeśli chodzi o ludzi, o wypowiedzi, no zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. No przypomnę tak, że przedstawiałem przepowiednie Jasnowidza gdzie były te przepowiednie na przykład w jakiś sposób niekorzystne dla Prawa i Sprawiedliwości i potem od razu w filmie otrzymałem mnóstwo pogróżek, informacji, mail jakiś po prostu, żebym przestał nagrywać i tak dalej, gdzie ja przedstawiałem tylko przepowiednie dotyczące yy, yy, przepowiedni jasnowidza, tak? Natomiast to, że one odnosiły się do Prawa i Sprawiedliwości, do wyborów, do Sejmu, czy do Parlamentu Europejskiego yy, i wyników tych wyborów, no to już jest inna sprawa. Ja przedstawiam przepowiednie, tak? Natomiast rzeczywiście po, później się pojawiły pogróżki. No jeżeli w ten sposób tak naprawdę będziemy budować państwo na, oparte na cenzurze, na klembrowaniu ust e, zwykłym ludziom, no to jest naprawdę rzeczywiście może dojść tutaj w Polsce do wojny domowej. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Oczywiście e, miejmy nadzieję, czy mamy kciuki, żeby w tego, do tego nigdy nie doszło, tak? No bo e, budujmy Polskę mocniejszą, silniejszą, a nie walczmy, nie zwalczajmy się nawzajem. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, bo bardzo jestem ciekaw waszej opinii na ten temat, co sądzicie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to kliknij ten czerwony guzik pod filmem. Subskrybuj, a wtedy będziesz mnie subskrybował. Kliknij także dzwon przy subskrypcji. Dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia na bieżąco z tego. Co wrzucam filmiki na mój kanał. Pozdrawiam, trzymajcie się. Napiszcie w komentarzu co na ten temat co Cześć.